Dzień dobry, witam państwa. Jest 28 ramadan 1445 roku po Hijri albo 8 Aprili. na Domini, Bismillah, Mogi, Simokwarto. Quarto. Szanowni państwo, chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tych ostatnich odcinków. Jak widać, sprytny plan działa i udaje się uniknąć cięcia zasięgów, co jest bardzo pozytywne. Tym bardziej, że widzę, że wszystkim innym, którzy nie stosują naszej taktyki partyzanckiej. Z, e, wobec e, algorytmu YouTubeowego tną na potęgę, prawda? Na mnie tną, także cudownie. Poza tym chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich fanów, z którymi się przez przypadek spotkałem w Augustowie. Także bardzo było fajnie, bardzo było miło, dziękuję. E, chciałem również e, po, po, Państwu przypomnieć o wspieraniu tego kanału na patronajcie, na bajmiekofitu. Tyle tego, tyle tytułem przedłużegiego wstępu. Zaczynamy, mamy być jak, jak zwykle <kluzny> bardzo, mało, bardzo mało czasu, bardzo dużo tematów. Proszę Państwa, pierwszy podstawowy temat wyciekł, jeśli tak można powiedzieć. Dziennikarze dotarli, wytropili bądź wymyślili, bo to też nigdy nie wiadomo. Tajny plan Trumpa dotyczący wojny Rosji z Ukrainą. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ jak już Państwu wielokrotnie mówiłem, Trump parę razy bąknął, on niestety jego, no wszyscy ci, którzy śledzą, e, szczególnie ci z Państwa, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i śledzicie styl wypowiadania się Trumpa, wiecie o tym, że on nigdy nie mówi wprost, tak? To no, może nie przypomina trochę w mówieniu Wałęsy, ale coś w tym jest, tak? Znaczy, no, zrozumieć, co miał na myśli, e, to on coś tam bąknie, prawda, powie jedno zdanie albo pół zdania i potem... Całe tłumy analityków zastanawiają się, co poeta miał na myśli, prawda, mówiąc o tym, co mówił. Więc, bardzo, więc wiadomo tylko jedną rzecz. Że od dosyć dawna Trump powtarza, że on by zakończył wojnę na Ukrainie w ciągu jednego dnia. Ja niestety jestem skłonny mu uwierzyć, że rzeczywiście byłby w stanie to zrobić, natomiast scenariusze, które przedstawiałem, niestety się sprawdzają. To znaczy, dobrze wymyśliłem, co Trump powie, i rzeczywiście to jest rzecz Delikatnie mówiąc, niepokojąca dla nas wszystkich, szczególnie dla Europejczyków. Ja tylko przypomnę, ja co prawda wiem, że wielu z Państwa jest wielkimi fanami Trumpa, szczególnie ci Polacy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Ja w ogóle abstrahuję od jego polityki wewnętrznej, tak? znaczy, nie, ona jakby nie interesuje, ona ma tylko i wyłącznie dla, z punktu widzenia stosunków międzynarodowych znaczenie wtedy, kiedy wpływa na stosunki międzynarodowe. Natomiast jeśli chodzi o plany Trumpa w poprzedniej kadencji, no, ja je określam delikatnie mówiąc mianem katastrofy. Znaczy, to, co robił Trump w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o jego plany międzynarodowe, no, mamy odbija nam się czkawką i będzie się w niektórych regionach w ogóle odbijało czkawką przez najbliższe lata, już nie tylko, nawet dziesiątki lat być może. Przypomnijmy, co Trump zrobił w poprzedniej kadencji, najpierw tak w dużym telegraficznym skrócie. Od razu mówię, że to nie są wcale, nie są wcale, e, znaczy nie jestem tutaj tendencyjny, tak? po prostu on tak, tak dokładnie zrobił. Jeśli chodzi o plan dotyczący Bliskiego Wschodu, bo ten mnie szczególnie zainteresował, no to on miał bardzo dobry sposób na, roz, na jakby rozstrzygnięcie konfliktu palestyńsko-tamto krajowego. Otóż, po prostu Palestyńczycy mają się poddać, mają się dać sprowadzić autentycznie do roli takich Indian w rezerwacie. Te resztki terytoriów palestyńskich mają zostać przekształcone w taki rodzaj rezerwatów, które są odizolowane całkowicie czyli to są takie enklawy pojedynczej miejscowości, otoczone dookoła żywiołem, że tak powiem, rzymskim. Możliwość przemieszczania się z jednej do drugiej w zależności od, widzi mi się, żołnierzy najbardziej humanistycznej armii świata. No i generalnie, jeżeli chodzi o jakieś. I wtedy ta, ten twór może sobie ogłosić, że jest niby niepodległy, chociaż całkowicie zależny od służby bezpieczeństwa i armii, i widzi mi się, armii tamtego kraju. Tak? To tak w dużym telegraficznym skrócie. Oczywiście nikt się na to nie zgodzi. Aha, jeszcze stworzono takie specjalne studium które mówi o tym, na przykład, że problemem, już pamiętam takie kurioza z tego idiotycznego planu, ja go sobie przeczytałem, zadałem sobie ten trud większych bzdur, prawdę powiedziawszy, to tylko w niektórych polskich planach różnego rodzaju i analizach strategicznych widziałem większe bzdury i Unia Europejska też tak ma, no dobrze, okej, okay, w takim razie że Trump nie jest odosobniony, to zresztą zdaje mi się był plan Kucznera, tak naprawdę nie Trump, ale Trump go, Trump go firmował. Tam między innymi proponowano, żeby, że stwierdzono, że na przykład, że kryzys energetyczny w gazie jest spowodowany no, tym, że ma, mają niezróżnicowane hmm, źródła energii, a w związku z tym należy zamiast tej jedynej elektrowni na ropę również zrobić elektrownię gazową, ponieważ wyłączenia prądu są największym problemem hmm, w rozwoju gospodarki gazy. Natomiast już nie powiedziano, że wyłączenia prądu są były spowodowane tym, że państwo położone w Palestynie, jak miało taką fantazję, to po prostu wyłączało ten jedyny rurociąg, zakręcało, którym było dostarczone paliwo do gazy, i po prostu ta elektrownia się wyłączała. W związku z tym zaproponowano, żeby to zróżnicować, zrobić jeszcze gazową. Która też by notabene ten gaz dokładnie szedł z terytorium państwa położonego w Palestynie i mogłoby, nawet można byłoby zrobić tak, żeby tym samym kranikiem był zakręcany albo odkręcany. Więc takich idiotyzmów było bardzo dużo. Kolejnym problemem był na przykład brak mobilności czynnika pracy między gazą a zachodnim brzegiem, więc propozycja była właśnie, żeby zbudować sieć dróg. Abstrahowano od tego, że brak tej mobilności jest związany z tym, że państwo położone w Palestynie po prostu jak chce, to zamyka granice i nie wypuszcza ludzi. W związku z tym oni nie mogą przejechać, a nie dlatego nie mogą przejechać, bo nie mają autostrady i tym podobne idiotyzmy. No ale w zamian za to właśnie mają dostać sprowadzenie, czyli co mieliby palestyńczycy robić, na przykład wyplatać koszyki albo na Kefije robić te, te takie chusty, prawda, i stanowić taki skansen, dopóki albo nie umrą wszyscy, ze względu chociażby na brak dostępu do opieki zdrowotnej, no bo jeżeli szpital jest 14 checkpointów dalej, to w zasadzie nie ma sensu do niego jechać, albo po prostu się nie wyprowadzą stamtąd. To był właśnie genialny plan Trumpa, oczywiście był dużo bardziej rozbudowany, natomiast do tego się mniej więcej sprowadza. Oczywiście, żadnych tam granic 67 roku i, i tak dalej. W związku z tym to był plan dla Bliskiego Wschodu. Drugą rzeczą, którą Trump zrobił w poprzedniej kadencji, było na przykład jednostronne uznanie aneksji Jerozolimy i aneksji wzgórz Golan. No i później to nakłanianie kolejnych krajów, żeby przenosiły ambasady do Jerozolimy, podczas gdy cały świat naprawdę cały świat, za wyjątkiem naprawdę kilku krajów, nadal uznaje jednak terytoria z 1967 roku i ten układ zaobowiązujący. Także jednym pociągnięciem prawo międzynarodowe poszło do kosza. No ale jak wiemy już w tamtej części świata generalnie prawo międzynarodowe nie obowiązuje, więc tym bardziej. Następnie rozwiązał w ten sposób odwieczny konflikt z Saharą Zachodnią, przypomnijmy, że okupowaną przez wojska marokańskie, że po prostu powiedział dobrze, Maroko, jak uznajecie państwo położone w Palestynie, to ja wam oddaję Sahary Zachodnią no i oddał. Rezultatem jest oczywiście są ciężkie walki partyzanckie od tamtej pory. E, można powiedzieć, że restytucja ruchu Polisario, ponieważ w ten sposób został zlikwidowany wieloletni, powolny proces pokojowy i powolne rozbrajanie, jak gdyby tejże partyzantki na rzecz e, takiej sytuacji, w której Maroko uznało, no dobrze, to w takim razie, jak uznano, no to uznano, to jest nasze. A, a lokalna ludność stwierdziła, jeśli tak, no to masowo chwytamy za broń i mamy w tej chwili, pomimo tego wału granicznego, bo to nie mur, tylko taka, taki kopiec piachu jest, który ma utrudnić przejazd na wielbłądach, który zresztą łatwo się daje przekopać i zrobić na nim kładki, jak zresztą widać było wielokrotnie. I mamy właśnie, mamy w tej chwili głęboki kryzys między Algierią i Marokiem. Kryzys na granicy wojny, mamy partyzantkę, która walczy, Ludus, lud Sahrawi, ma w tej chwili rekrutuje na lewo i prawo do walki z Marokiem. No i tak dalej, tak? Więc mamy kolejny genialny plan. Kolejnym planem genialnym było, były rozmowy prowadzone z Talibanem afgańskim, poza plecami rządu w Kabulu. Z jednej strony rząd w Kabulu akurat w moim przekonaniu od zawsze nie, nie powinien być rządem w Kabulu, no, ale już Amerykanie się na niego zdecydowali, a następnie zaczęli dogadywać się w sprawie podziału władzy między talibów i nie wiadomo kogo, bo rząd nie był w to zaangażowany, prawda? czyli władze afgańskie, to doprowadziło do całkowitego rozkładu już morale armii, armii afgańskiej, o ile jakiekolwiek istniało, no, i tego, że w pewnym momencie to morale się załamało. I mieliśmy paniczną ucieczkę Amerykanów z Afganistanu oraz sojuszników, którzy dowiedzieli się o tym, że Amerykanie się wycofują z telewizji. I że właśnie nie, nie wiadomo za bardzo, jak się trzeba ewakuować, i trzeba było się też rozpaczliwie dogadywać z talibami, żeby zechcieli wypuścić te, tą pozostałą część wojsk. I to mniej więcej tak wyglądało niestety. Także, także proces, który Trump wtedy zapoczątkował, który miał zakończyć wojnę w tym miejscu, zakończył ją tyle tylko, że bardzo poważnym poderwaniem zaufania do Stanów Zjednoczonych i zresztą wielkim ośmieleniem Putina, bo Putin zrozumiał, że Stany Zjednoczone są słabe i że, w te już, że to jest taki drugi Wietnam, prawda? Druga ucieczka z Saigonu. No się Państwo wierzyć, nie wierzyć. Moim zdaniem to dokładnie właśnie tak wyglądało. Zresztą akurat wojnę afgańsko-pakistańską znam niestety bardzo dobrze. Znaczy Afgan nie pomiędzy tymi krajami, tylko to co tam się, to, co tam się dzieje i działo. Więc jest, to, więc jest to kolejny jego sukces. No i kolejnym sukcesem, jak wiemy, to jest przecież on załatwił sprawę końca zbrojeń Kore Korei Północnej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Wielka feta pojechał, do, pogadał z Kimem, Kim się do niego uśmiechnął, poczęstował go, nie wiem, czym tam akurat, kociołkiem koreańskim, czy czym tam go nie częstują, a następnie ma w tej chwili le 30 głowic atomowych? I jesteśmy na skraju, permanentnie na skraju wojny, na Półwyspie wyspie koreańskim, tak jak byliśmy. Tyle tylko, że różnica jest taka, że w wyniku tych genialnych knowań Korea Północna ma coraz więcej głowic atomowych i dostarcza właśnie jest do tego stopnia sprawnym producentem nadal broni, że jest w stanie dostarczać broń na Ukrainę. Oczywiście tutaj to jestem oczywiście w tym przypadku tendencyjny, bo ona była w stanie to robić wcześniej. i i, I jak gdyby Trump zmienił tylko tyle, że właśnie propagandowo ogłosił zakończenie konfliktu w ciągu jednego dnia. E, takim iście hollywoodzkim z No jest dobrze, więc teraz już jak, jak już jesteście Państwo odpowiednio nastrojeni, czyli zwolennicy Trumpa uważają, że nie ma nic co mnie słuchać dalej. Natomiast te osoby, które są zainteresowane, co, co wymyślił Trump dalej, więc można się domyślić. E, otóż e, generalnie to jest tak, że e, dziennikarze WAPO dotarli do. Do właśnie znajomych Trumpa, którzy twierdzą, że on się już parę razy wypowiadał prywatnie, w jaki sposób on chce zakończyć wojnę Rosji na Ukrainie. No po prostu Ukraina ma się poddać. A dokładniej mówiąc, Ukraina ma oddać część swojego terytorium czyli, krótko mówiąc, to, co jest to, o czym mówiłem już 100 razy po prostu ma się zgodzić na aneksję Krymu i ma się zgodzić na oddanie Praktycznie tej części terytorium, która w tej chwili jest kontrolowana przez Rosjan, czyli część Zaporoża, część Hersońszczyzny, część Donbasu, prawda, Ługańszczyzna i być może wszystko to, co Putin da radę, jeszcze, da radę jeszcze wywalczyć do momentu objęcia prezydentury przez Trumpa. Bo że do tego dojdzie, to zdaje się że coraz więcej osób jest przekonanych. Co więcej, no, ja uważam, że te, w tej chwili ten atak w kierunku, znaczy na razie te permanentne bombardowania Charkowa, to jest jeszcze ten właśnie element planu, którego jeden z najwa dwóch najważniejszych elementów planu, których Putin jeszcze nie zrealizował. Putin miał w swoim planie odcięcie e, Ukrainy od morza, czyli no, musiałby sforsować Dniepr i zająć Odessę To się nie udało, ale nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja powiedzmy za te 5-6 miesięcy kiedy już Ukraina naprawdę będzie mogła tylko i wyłącznie z procy sobie co najwyżej strzelać do Rosjan. No I druga rzecz to jest zajęcie Charkowa. No ten Charków jest zdaje się naj, w ogóle największym policzkiem dla, dla Rosjan, bo przecież oni zakładali, że to jest najbardziej rosyjskie miasto z tych wszystkich, które zajęli. W związku z tym to, że stawił opór w ogóle, że się nie udało go zająć w tych pierwszych dniach wojny, to chyba właśnie była oprócz Odessy, czyli niezdolności do sforsowania tam przejścia dalej, zajęcia całego Hersonia i później pójścia aż do granicy z Mołdawią. To jest chyba właśnie największe niepowodzenie tej całej kampanii rosyjskiej, ale też nie wiadomo, co się wydarzy nam w kolejnych miesiącach. Więc zresztą o tym Charkowie mówi dzisiaj też Załęski. ja bym się nie zdziwił. I wtedy rzeczywiście na, tego typu, jak gdyby rozstrzygnięcie tego typu podział terytorialny między Ukrainę i, <laughs> Ukrainę i Rosję, czyli pozostawienie takiego kadłubowego państwa państwa ukraińskiego jego rozbiór, trochę przypominający rozbiór Czechosłowacji wiadomo kiedy i wiadomo przez którego malarza pokojowego to jest, to jest właśnie to, to do czego chyba zmierza ten plan generalnie według tych specjalistów którzy i według tych przecieków propozycja Trumpa ma polegać na nakłonieniu Ukrainy do oddania Krymu i przygranicznego regionu Donbasu Rosji takie podejście, o którym wcześniej nie mówiono, radykalnie oczywiście wywraca politykę Bidena, który cały czas jednak przynajmniej twierdzi, że, będzie, że naciska na pomoc wojskową Ukrainie. Znaczy, ja jestem sceptyczny trochę do, co do tych deklaracji, bo przecież państwu położonemu w Palestynie jest w stanie pomagać bez żadnego specjalnego pakietu, a tutaj nagle jest potrzebny specjalny pakiet i głosowanie w kongresie. No z drugiej strony też w ten sposób wyjaśnia się trochę też świadoma polityka republikanów w kongresie. To jest to, o czym mówiono wcześniej po cichu, teraz zaczyna się mówić głośno, że Trump robi wszystko, żeby Ukraina w momencie, kiedy on będzie obejmował prezydenturę, była już do tego stopnia na kolanach przed Rosjanami, że powiedzmy Trump tutaj się pojawi nie tyle jako ktoś, kto próbuje narzucić siłą państwu walczącemu dzielnie jakieś rozwiązania, co po prostu Trump przyjdzie na odsiecz. Tak? Czyli żeby Rosjanie nie byli w stanie zająć całego terytorium Ukrainy, to nagle się Trump na białym koniu pojawia i mówi: proszę bardzo, przynoszę wam pokój i wybawienie. Mam plan, który spowoduje, że zachowacie resztki państwowości. A to, że jego ludzie w kongresie robią wszystko, żeby, żeby ten kraj po prostu przegrał, albo był w takim właśnie stanie, żeby przyjąć tego Trumpa już na kolanach, to już nikt nie będzie mówił, nikt nie będzie pamiętał. Tak jak dzisiaj nikt nie pamięta, jak to było z Afganistanem. tak? Więc to też ta analogia jest jak najbardziej uprawniona, właśnie dlatego o niej mówiłem, że to przecież, abstrahując od tego, że moje, moja, mój krytycyzm wobec polityki zagranicznej Bidena jest nieskończony wręcz, ale. To, co rob, wyprawiał wcześniej Trump, to było jeszcze gorsze. No niestety, przykro mi tylko, że Amerykanie mają właśnie wybór między dżumą i cholerą, tak? a nie jak między jakimiś dwoma naprawdę fajnymi no, i e, przyszłościowymi politykami. No, niestety ci, którzy byli fajni i przyszłościowi, wykroszyli się w prawyborach. Co też jest, pokazuje głęboki kryzys przywództwa w ogóle w Stanach Zjednoczonych i to, że niestety imperia, tak jak imperium rzymskie, potrafiły się rozłożyć właśnie od głowy, prawda? I, od, i to nie legiony przegrywały wojny, tylko przegrywali, prawda, coraz bardziej szaleni cesarze, którzy się później już zmieniali, prawda? Pod pod, pod dyktando pretorianów. To jeszcze do, tego, do tego etapu jeszcze nie doszliśmy. Tak? Na razie jeszcze jesteśmy gdzieś pomiędzy, wybór mamy między Kaligulą, Neronem i Klaudiuszem ewentualnie. Graves co prawda stworzył z niego o, postać pozytywną, ale specjalnie pozytywną chyba w historii nie był. Więc to jest mniej więcej taka, taka sytuacja. Co więcej, właśnie to jest, przypominają, przypominają dziennikarze, że właśnie to jest, że te 24 godziny pomiędzy Rosją i Ukrainą, że zostanie w ten sposób, w ten sposób że zostanie rozstrzygnięty ten, ten konflikt. Natomiast dla mnie bardzo ciekawe była coś innego, bo to wszystko było przewidywalne. Tak? Znaczy to każdy mógł sobie wymyślić, co Trump miał na myśli. Natomiast o co chodzi w ogóle Trumpowi z Ukrainą? Znaczy, dlaczego on się w ogóle w to angażuje, akurat w ten sposób? Abstrahując od tego, czy się pokaże, proszę bardzo, ja za dotknięciem różdżki czarodziejskiej tutaj zmieniłem tę sytuację. Otóż Trump rzekomo ma w ogóle pretensje jakby do Ukrainy i ten, do, do tego całego konfliktu, że ten konflikt doprowadził do czegoś, co jemu się nie podoba czyli do jak gdyby przesuwania cały czas Rosji w objęcia Chin. Że w wyniku tego konfliktu, i to jest jedyna, jedyna racjonalizacja, od razu mówię, tego o czym, znaczy, że to nie jest tylko szaleństwo, tak? W tym szaleństwie jest jakaś metoda. Chodzi o to, że Trump i jego otoczenie, jego doradcy uważają, że no, podstawowym wrogiem, przeciwnikiem są Chiny. I Chiny same w sobie są przeciwnikiem, który jest, że tak powiem, pokonywalny. Natomiast Chiny zjednoczone z Rosją, a dlaczego zjednoczone z Rosją? No bo wepchnęliśmy tą wojną, prawda? Rosję w objęciach Chin, teraz Rosja jest uzależniona w pełni od Chin i od sprzedaży do Chin, prawda, węglowodorów i od dostaw, no bo sankcje, prawda, więc ten, te więzi się niesamowicie zacieśniły. A właśnie polityka Trumpa miała polegać, czy też założenie Trumpa i tego jego otoczenia miało było polegać na odsuwaniu, właśnie na antagonizowaniu Rosji i Chin. No więc cały ten plan, oczywiście, antagonizowania Rosji i Chin, a od tego, że moim zdaniem całkowicie fantastyczny i tak samo pod pozbawiony podstaw jakichkolwiek merytorycznych, znaczy to jest taka kolejna utopia, prawda, którą się tak jak z. Rozwiązaniem konfliktu na Półwyspie Koreańskim, prawda? Za, za dotknięciem cudownym czarodziejskiej różdżki. No ale tak czy inaczej to jest jakaś racjonalizacja, tak? Że oto chcieliśmy odciągać Rosję od Chin, a teraz przez Ukrainę to Rosja jest właśnie teraz już tak bardzo prochińska, że tam, no nie wiem. E... Wiem, Putin, prawda, zamiast, zamiast, zamiast słoniną to zakąsza wódkę saigonkami. No to już jest taka, prawda, Rusyfik, chi, chińszczyzacja Rosji. No to jest, znaczy, ja znaczy, znaczy, trochę kpię oczywiście, ale no to mniej więcej w tym kierunku idzie. A co jeszcze możemy powiedzieć o tym, co jeszcze właśnie powiedział Trump? No, Trump powiedział, że jego zdaniem zarówno Rosja, jak i Ukra Ukraina chcą zachować twarz, i właśnie, że chcą jakiegoś wyjścia z aktualnej sytuacji. I że generalnie właśnie to z te, tych rozmów prywatnych, do których dotarli dziennikarze, że mieszkańcom niektórych części Ukrainy nie przeszkadzałoby bycie częścią Rosji, i to jest to coś, co również Trump powiedział. Znaczy, no, trzeba pa pamiętać, że tak, to no, niestety to nie jest tak, tak, że Ukraina jest czy była jednolita etnicznie i że rząd w Kijowie miał wielki fanklub na całym terytorium Ukrainy. Wiadomo, że przecież znaczna część tych władz, które w tej chwili funkcjonują na terenach zajętych przez Rosję, to są ludzie, którzy entuzjastycznie podeszli do tego, że już nie są częścią Ukrainy, prawda, że są częścią Rosji. Oni nie godzili się ani na tą banderyzację państwa, ani na likwidację języka rosyjskiego. Bardzo często to byli po prostu Rosjanie etniczni, czuli się Rosjanami i tak dalej. Zresztą ten problem w ogóle jest we w wszystkich krajach tych dawnych bloku postradzieckiego, już szczególnie w krajach, które były częścią Związku Radzieckiego, prawda, ta kolonizacja rosyjska, czy związana z przemieszczaniem się armii po prostu i rodzin oficerów, czy rusyfikacji, prawda, ujednolicania tego państwa, trochę mieszania się etnicznego, no, doprowadziła właśnie do tego, że tak samo w państwach bałtyckich jest problem z mniejszością rosyjską, tak samo na Ukrainie przecież takowy był, i tu nie ma, nie ma co udawać, że go nie było, tak? Natomiast więc tutaj Trump ma trochę racji, tak? Że część pewnie tej, znaczy gdyby zaczęto przeprowadzać takie uczciwe, prawdziwe referenda, to też nie wiadomo, jak by to naprawdę wyglądało w sytuacji, gdyby te referenda były nadzorowane na przykład międzynarodowo. Gdyby zaczęto region po regionie się pytać, wolicie być częścią Rosji, częścią Ukrainy. Część być może powiedziałaby, że za Ukrainą, ale być może też część powiedziałaby, że zdecydowanie, zdecydowanie za Rosją. No tutaj jest tak, że oczywiście wskazuje się, że zaakceptowanie rosyjskiej kontroli nad tą częścią Ukrainy, to oczywiście jest otwarcie Puszki Pandory, no bo z jednej strony jest to po raz kolejny przez Trumpa zgoda na aneksję, czyli zgoda na wyrzucenie w błoto prawa międzynarodowego. Co oczywiście całkowicie likwiduje w ogóle taką koncepcję Stany Zjednoczone jako państwo, które stoi na straży jakichkolwiek wartości, znaczy te wartości idą do kosza w ciągu sekundy, bo to oznacza, że można podbić czyjeś terytorium i to zrobić to skutecznie, następnie anektować je i uznać za swoje, no to jest przekreślenie ostatnich tak naprawdę przynajmniej 70 lat i całego systemu NZ-owskiego. Czyli wracamy tak naprawdę chyba do systemu sprzed Ligi Narodów, tak, sprzed pierwszej wojny światowej, bo to chyba w, to, w tym kierunku zmierza pod Trumpem i to są jego koncepcje. Eee, to jest jedna rzecz. No druga rzecz to jest oczywiście wielkie zwycięstwo Putina. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Co więcej, Putin po odtrąbieniu tak wielkiego zwycięstwa, to będzie zwycięstwo takie, że, nie wiem, jeżeli to zostanie podpisane, załóżmy, nie wiem, w lutym, czy tam w marcu przyszłego roku, tego typu rozwiązanie, to potem defilada zwycięstwa zostanie przeniesiona z 9 maja na taki na przykład marzec. Bo będzie to zwycięstwo, które będzie obchodzone w Rosji równie silnie jak zwycięstwo, prawda, nad Niemcami Hitlerowskimi. I, I na pewno Putin wyciśnie to po prostu do, do ostatniego. Znaczy, rzeczywiście jego popularność poszybuje, on ma dożywocie, jego partia, jego następcy tak samo. Ten etos będzie podbijany, wykorzystywany do bólu. A poza tym Putin zacznie wysyłać swoje liściki. Wyśle liścik do Warszawy, zapyta się: no to co? To zgodzicie się na te nasze propozycje dotyczące waszej neutralizacji, rozbrojenia. Czy robimy sobie w Polsce drugą Ukrainę? Tak? I takie liściki pojawią się w Rumunii, pojawią się w państwach bałtyckich. Przypomną, że, to, że, że Trump nie jest skłonny do obrony jakiejś tam Europy, niech się Europa sama broni. No i później to tak naprawdę i to tak naprawdę tworzy nam pewien horyzont czasowy, tak? Czyli zakładając, że Trumpowi zajmie chwilę jednak rozgoszczenie się w białym domu, chwilę zajmą tego typu rozmowy, też nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja na froncie. Zobaczymy czy jego pierwszym dekretem Trumpa nie będzie wycofanie w ogóle wojsk z Europy. Włącznie z tą dywizją, która stacjonuje w Polsce, to wtedy całkowicie zmieni też sytuację, naszą bezpieczeństwo i to pokazuje, jaką mamy perspektywę. No, mamy perspektywę 12 do 18 miesięcy, żeby jeszcze coś próbować zmieniać w sytuacji naszego bezpieczeństwa, a potem będziemy mieli duże sprawdzam tak, sprawdzam dotyczące sojuszników europejskich, jak zachowają się ci sami, właśnie Francuzi czy Niemcy, w obliczu tego, że Amerykanów już nie ma, lub zapowiedzą, że ich nie będzie, no bo to też jednego dnia nie zabierze. I, jak, I co zrobi Putin the day after, tak? czyli chwilę później po zaakceptowaniu tego, tego planu. No, ciekawostką jest, że dopadnięto również senatora Grahama, który był zresztą kiedyś wielkim, jak pamiętam, w poprzedniej kadencji krytykiem Trumpa, a potem stał się jego sojusznikiem. No i powiedział, no o Ukrainie, prawda, spędziłem 100% czasu rozmawiając z Trumpem o Ukrainie, musi zapłacić cenę, na koniec nie może wygrać. No, generalnie to jest tak, że Rosja już wcześniej zadeklarowała, że anektuje ukraińskie ziemie poza Donbasem i Krymem, a Zełęński powiedział, że nie zgodzi się na oddanie żadnego terytorium. Więc zamiana terytorium za zawieszenie broni no, generalnie pozostawiłaby Ukrainę w sytuacji na pewno takiej, w której bez jakichkolwiek zapewnień Rosja po prostu będzie mogła sobie spokojnie przegrupować siły, doprodukować czołgów skoncentrować wojska, a potem pójść dalej. Tak? To, czyli będziemy mieli przerwę w wojnie, a nie, a nie trwały pokój. A generalnie, no, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o no, różnego rodzaju reakcje w tej chwili specjalistów, no to specjaliści amerykańscy mówią, że tego typu Propozycja, jest to okropna umowa. Znaczy, jest to rzeczywiście koniec wtedy Stanów Zjednoczonych, jako mocarstwa, które, jest, które próbuje budować świat wokół jak gdyby Stanów Zjednoczonych, tak? czyli wokół tego, znaczy taki świat unilateralny. To nawet przestaje być wtedy Stany Zjednoczone, przestają być państwem układu bilateralnego. Czyli to jest całkowite wycofanie się, wycofanie z swoich interesów, opuszczenie sojuszników. A zresztą żaden sojusznik przecież nie zawierze od tej pory Stanom Zjednoczonym, jeżeli będzie miał perspektywę wsparcia nie wiadomo czy czteroletniego, i to maksymalnie tyle. No generalnie to jest tak, że tutaj poproszono również tych specjalistów Trumpowskich oraz, oraz sztab kampanii o komentarz w sprawie tych, tego planu. No, oni odmówili bezpośredniej odpowiedzi na pytania. Powiedzieli, wszelkie spekulacje na temat planu prezydenta Trumpa pochodzą z anonimowych i niedoinformowanych źródeł, które nie mają pojęcia, co się dzieje i co się stanie. To powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka kampanii Caroline Lewitt. Prezydent Trump jako jedyny mówi o zaprzestaniu zabijania. Cokolwiek by to nie, nie, nie oznaczało. No, przypomina się, że Biden powiedział w swoim orędzie o stanie Unii, że Putin maszeruje, najeżdża Ukrainę i sieje chaos w Europie i poza nią, oraz to, że Ukraina próbuje się bronić i generalnie nakreślił długoterminowy plan wsparcia dla Ukrainy, który ma na celu rozbudowę jej potencjału militarnego w taki sposób, żeby w przyszłym roku znalazła się w jakimś lepszym miejscu do rozpoczęcia ofensywy. No ale jeżeli ta, po, po pierwsze, jeżeli ta pomoc nie, nie napłynie do niej w ciągu miesiąca czy dwóch, a nie w ciągu sześciu czy ośmiu miesięcy, to, naj, to co najwyżej ta ofensywa będzie służyła temu, żeby, nie wiem, próbować odbijać jakieś fragmenty terenu, które jeszcze Rosjanie w tym roku zajmą, a jak wiemy na wschodzie krok po kroku zajmują kolejne miejscowości. To nie jest tak, że tam ta armia stoi, ta armia jest w stanie ciągłej aktywności, znaczy ja mówię o tej armii rosyjskiej, i powstaje pytanie, czy Rosja będzie zdolna jeszcze do skoncentrowania, do przesłania takiej liczby wojsk, żeby rozpocząć jeszcze tutaj letnią ofensywę. Na co się niestety zanosi? No generalnie to jest generalnie przypomina się, że w tej chwili europejscy sojusznicy, którzy no czytają dokładnie te same komunikaty, w związku z tym rządy państw Europy Zachodniej są naprawdę w dużej panice no, przyspieszają rozwój przemysłu wojskowego, gdzie mają zamiar dzięki temu przyspieszeniu pomoc również no, uzupełnić tą pomoc brakującą dla Kijowa, no, ale jak wiemy, jak to w Unii Europejskiej, tak, już za 7 lat będziemy mogli zrobić pierwszą konferencję przeglądową, gdzie stwierdzimy, że udało nam się zrealizować plan w w 20%. Czyli tak, opracowaliśmy plan strategiczny, przygotowaliśmy studia i zrobiliśmy 7 konferencji przeglądowych. Następnie przygotowaliśmy założenia, prezentacje w Powerpointie i zalecenia, które zostaną w najbliższej dziesięciolatce wdrożone. Znaczy, oczywiście tam pocisku nie wyprodukowaliśmy, czołgu nie skręciliśmy, no ale to nie było celem, tak? No, celem było dobre przygotowanie tego wszystkiego, więc już, już kolejna strategia się pojawiła, jeszcze, a jeszcze, przepraszam, jeszcze zintegrowaliśmy projekty zbrojeniowe z koncepcjami Zielonego Ładu, tak, czyli czołgi bezemisyjne, co więcej, jeszcze wegetariańskie posiłki dla armii, no i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to co państwo możecie sobie, no właśnie jeszcze musi być tak, że trzeba pamiętać również, że, że no, zakaz jak gdyby używania otwartych źródeł ognia, prawda, szczególnie na terenach wiejskich, żeby również, no powiedzmy wojna prowadzona była i to Ukraina się musi zobowiązać, żeby to wszystko, żeby ich jej armia była i działania tej armii oczywiście były zgodne z Przepisami przeciwpożarowymi, właśnie z kwestiami emisji, prawda? Tutaj nie może być jakiejś emisji do atmosfery. No nie wiem, jeszcze sobie próbuję wyobrazić jeszcze jakieś inne głupoty. Już naprawdę już nie mam inwencji, tak? Znaczy, na pewno nie wymyślę nic więcej co Unia niż Unia Europejska. Faktem jest, że cały czas ta pomoc, która miała nadchodzić, ta produkcja się nie rozpoczęła, te zakupy się nie rozpoczęły. Niestety wszyscy wracają do tego pierwotnego planu, tego zresztą, który Czesi wreszcie podchwycili. Jeżeli chcemy dostarczyć Ukrainie amunicję, to musimy, ją kupić poza Unią, bo Unia nie wyjdzie poza, poza procedurę debaty wewnętrznej i ewentualnie tego, co umie robić najlepiej, czyli produkowania milionów ton bezsensownych, bardzo często dokumentów. Ja ja niestety bardzo wiele z tych dokumentów musiałem przeczytać od deski do deski, naprawdę bezsensownych bardzo często. No, ale to już jest zupełnie inna sprawa. tak? W każdym razie to jest tak, że wskazano też, i tutaj, jeżeli chodzi o amerykańską prasę, dotyczącą, dotyczącą właśnie działalności Trumpa. Oczywiście, trzeba pamiętać, no, trwa kampania wyborcza, więc oni atakują Trumpa gdzie mogą. A tutaj jest, akurat jest to takie dosyć miękkie podbrzusze, ponieważ Bidenowcy starają się za wszelką cenę wskazać, że Trump, że to jak gdyby jest świadomą polityką Trumpa od początku do końca, nie wspieranie Ukrainy i wspieranie Rosji. No więc zresztą ta teza. Je funkcjonowała jeszcze w czasach, w czasach, kiedy Trump był prezydentem. Natomiast generalnie no, wskazuje się właśnie, że doprowadza również swoją polityką do zmiany zasadniczej jednak percepcji partii republikańskiej. No, partia republikańska to była przecież zawsze partią takich jastrzębi, jeśli chodziło o kiedyś stosunki ze Związkiem Radzieckim, potem z Rosją, to się w tej chwili zasadniczo zmieniło. Co więcej, przypomina się, że Trump odmówił uznania ingerencji Rosji w wybory w 2016 roku i również oskarżył Ukrainę o próbę pomocy wtedy Hillary Clinton co zresztą było właśnie no, jednym z elementów właśnie rosyjskiej kampanii informacyjnej. Co więcej, w 2019 roku próbował wstrzymać pomoc dla Ukrainy, chyba właśnie, że pod warunkiem, że Zeleński ogłosi śledztwo w sprawie Bidena, co zresztą było wtedy podstawą, jak Państwo pamiętacie, do pierwszego impeachmentu, czy próby właściwie impeachmentu, wiadomo, że nieudanej do próby impeachmentu Trumpa. Zresztą w rozmowie telefonicznej, jak znowu Washington Post przywołuje z Zeleńskim w tym roku, Trump określił ją jako idealną, prawda, to Zeleński naciskał, żeby zbadał właśnie tą właśnie Bidena i tą teorię właśnie, że to Ukraina, a nie Rosja chciała ingerować w wybory w 2016 roku. No dobra, myślę to są te to są opowieści, to są opowieści dotyczące przeszłości. Ja już nie będę o tym opowiadał, bo ci z Państwa, którzy są w Stanach Zjednoczonych, znają to dużo lepiej niż ja, i mają też na ten temat poglądy, mówię, najczęściej niestety inne niż moje. Ja się patrzę na to z perspektywy człowieka, który mieszka w Polsce, tak, w związku z tym dla nas wycofanie się wojsk amerykańskich czy klęska Ukrainy, i to taka klęska, właśnie taka jak opisujemy, czyli taka klęska, gdzie Putin będzie mógł. Bo gdyby to była taka klęska, która, w której strony są niezadowolone, tak? Putin jest niezadowolony z wyniku, nie może ogłosić totalnego zwycięstwa, na no Ukraina wiadomo zadowolona z, z żadnego możliwego wyniku być nie może. To jeszcze by dla nas było jakby akceptowalne, natomiast taka sytuacja, w której Putin wygra i rzeczywiście będzie mógł ogłosić to jako zwycięstwo, będzie absolutną katastrofą. Co do tego nie ma wątpliwości. No, oczywiście Graham powiedział, że ostrzegał właśnie przed dodawaniem Rosji takich właśnie tych terytoriów i chce, żeby Trump wybrał drogę do przyłączenia się Ukrainy do NATO. I twierdzi on, przynajmniej on, ale to już nie Trump, tylko Graham, że sposobem na zakończenie tej wojny jest upewnienie się, że Ukraina dostanie się do NATO i Unii Europejskiej. E no ale to by musiało być, to musiałoby wyglądać w ten sposób, że musiałby Trump przekonać, że ta, okrojowa, ta, ta okrojona, kadłubkowa zachodnia Ukraina będzie państwem, które, które będzie w NATO, ale nie będzie zagrażało na przykład Rosji, czyli to będzie takie NATO bez NATO, prawda? czyli gwarancja bezpieczeństwa jest, a na przykład państwo zostanie, zostanie zdemilitaryzowane. Ja nie sądzę, żeby się Putin na to zgodził, znaczy, to jest za, za duże już. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy Pojawi się w ogóle komunikat, że takie rozmowy są prowadzone przy morale armii ukraińskiej, o ile jeszcze jakieś istnieje, to po prostu jak walnie w glebę, to po prostu pozostanie na tym, na tym gruncie, bo to będzie dokładnie taki sam case jak, jak z Afganistanem, że nagle się okaże, że, że ponad głowami tych żołnierzy od, jak gdyby to, to, o co walczą w tej chwili, ten kawałek terenu, Amerykanie oddają Rosjanom. Więc. Ja się, znaczy, to, to może być naprawdę wielka katastrofa, już sam fakt rozpoczęcia takich rozmów, no, ale na razie ich nie ma. To jest są tylko, oczywiście, opowieści o tym, co Trump planuje. No, generalnie Trump tylko i właśnie powiedział Sebastianowi Gorce, teraz niedawno, właśnie w marcu, że każdemu z nich powiem, że właśnie, że. Jeśli chodzi o będą szczegóły ewentualnie tych sposobów negocjacji, to powiedział, że każdemu z nich powiem pewne rzeczy, których nie powiedziałbym reszcie świata, i dlatego nie mogę powiedzieć wam nic więcej. Generalnie to jest, to jest tak, że ponieważ on nie powiedział więcej, w związku z tym poleciał do niego Viktor Orban. Viktor Orban powiedział właśnie, że opowiedział o tym, co mu Trump powiedział. Powiedział, że wymusi zakończenie wojny, ponieważ nie da ani grosza, aby pomóc Ukrainie. Tak, to jest sposób na zakończenie wojny. Czy w takiej sytuacji Ukraina będzie musiała skapitulować, prawda? Albo walczyć do końca, ale nie mając perspektywy zwycięstwa. No, generalnie to jest tak, że Orban, rzekomo Trump mu tego nie powiedział, natomiast znowu nie było oficjalnego, oficjalnego dementi, jeśli o to chodzi generalnie trzeba też powiedzieć, że już że, ten, że elementy tego planu rzekomo już krążyły w Waszyngtonie od listopada ubiegłego roku, że tutaj były pomocnik właśnie znaczy były taki doradca z Białego Domu Michael Anton opisał właśnie opis oczekiwany przebieg planu pokojowego Trumpa. Właśnie i wtedy on opisywał, tylko wtedy nie było jakby tych potwierdzeń dodatkowych, że Ukraina ma zrzec się terytorium na Krymie i w Donbasie, że ma właśnie ograniczyć ekspansję na NATO i natomiast w zamian za to Putin ma ograniczyć zależność od Chin, co nie wiadomo w jaki sposób miałoby zostać sformułowane. No generalnie jeszcze Anton kontaktował się telefonicznie z Trumpem i właśnie powiedział, że nie rozmawiał z Trumpem od dwóch lat i potem zaprzeczył w ogóle, że to jest plan Trumpa, tylko że to są jego takie własne spekulacje. Generalnie, no ale jak się okazuje w tej chwili to jest potwierdzane przez kolejne osoby z otoczenia Trumpa. No i właśnie tutaj też wskazuje się, że ludzie Trumpa właśnie to, to co specjaliści już amerykańscy mówią, ludzie Trumpa mają wrażenie, że jednym z największych grzechów Ukrainy w polityce wobec Rosji jest pchanie Rosji w stronę Chin, jeszcze większym uzależnieniem od Chin i że podstawowym podejściem Trumpa do wszystkiego właśnie jest zgromadzenie paru facetów w jednym pomieszczeniu, szczera rozmowa i po tej szczerze, szczerej rozmowie na pewno no się panowie dogadają, tak? no to zrobił, pokazywał to, jak mu się to udało z Kimem na przykład. Generalnie, generalnie jeśli chodzi o rosyjskich ekspertów, bo to jest ciekawe, oni uważają, że, że jeśli chodzi o te wysiłki pokojowe Trumpa, to raczej, że się nie powiodą, że już, że, już, że właśnie tutaj w 2017 roku były takie pomysły, i że zespół Trumpa właśnie myśli jak gdyby tylko i wyłącznie w kategoriach kwestii Rosji i Ukrainy i o jakby kwestiach terytorialnych. I to jest rzeczywiście fakt, faktem jest, że Rosjanie mają zupełnie inne to, żebyście Państwo też wiedzieli, no ja już nie chcę też dywagować na temat rosyjskiej polityki jeszcze na dodatek, ale rosyjskie podejście jest trochę inne. Znaczy im nie chodzi z, czy oczywiście, jak dostaną Donbas, prawda, Krym i tak dalej, to się dostali. To już nic nie muszą dostawać, to jest chodzi tylko o akceptację. To i będzie oczywiście świetne i to posłuży Putinowi do powiedzenia, że wygrał wojnę. Natomiast Rosja domaga się zupełnie czegoś innego. To nie jest kwestia roszczeń terytorialnych, chociaż zawsze bardzo miło, tak. Natomiast przede wszystkim to jest nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego. I to jest coś, o czym Trump w ogóle nie mówi. No i oczywiście bezpieczeństwa światowego najlepiej. A jeśli chodzi o tą architekturę bezpieczeństwa europejskiego, to przypomnijmy, no również na Polsce, na krajach bałtyckich, na Rumunii, na tych dawnych krajach dawnego RWPG, znaczy na dawnego układu, nie, dawnego RWPG. Albo żeby być precyzyjnym, państwom, które w tej chwili stanowią taki blok od północy na południe dawnych, dawnych państw socjalistycznych. Na wymuszenie po prostu na nich zrzeczenia się części suwerenności i przez przekształcenia tych krajów w terytoria niesuwerenne, w których suwerenność ograniczona będzie w kwestii obrony, prawa do budowy wojsk, do budowy baz, zapraszania wojsk itd. Być może również będą, zostaną również przedstawione przez Rosję jakieś żądania dotyczące rozbrojenia. Czyli na przykład, jak sobie kupimy tych tam ileś tam czołgów, to nam każą je zniszczyć albo sprzedać komuś, bo Rosja musi mieć tutaj tak słabe siły, że jakby jej się coś nie podobało, to żeby mogła wkroczyć, prawda, i dokończyć to, co na Ukrainie. No generalnie, natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o analityków, którzy no, twardziej stąpają na, na ziemi niż amerykańscy, to oni twierdzą jedną rzecz, że w tej chwili żadna siła nacisku, jaką dysponują Stany Zjednoczone, chyba za wyjątkiem bezpośrednich bombardowań przez Amerykanów, nie zmusi Ukraińców, a przynajmniej tego rządu, do, do oddania terytorium, czy w ogóle zgody na aneksję. Żadna w ogóle i w ogóle w, zaangażowania w tego typu koncesje. Wiecie Państwo, bo dopóki ten, te terytoria, nawet jeżeli one zostaną zajęte przez Rosję, jeżeli rzeczywiście dojdzie do zawieszenia broni, Rosja zatrzyma się w tym miejscu, w którym jest, ale nie zostaną one uznane za anektowane, zawsze będzie przestrzeń do negocjacji. W momencie, kiedy Ukraina zgodzi się na akceptację dotyczącą tej aneksji, nigdy przenigdy nie odzyska tych terytoriów. W ogóle to już jest na zawsze pozostaje. Zresztą tak samo jest ze wszelkimi tego typu koncesjami. Natomiast nawet w takiej sytuacji, gdyby kiedyś Rosja osłabła, nie wiem, rozpadła się, wybuchła tam wojna domowa, no nie wiadomo, coś by się takiego stało, jakaś kolejna, kolejne, kolejne jakieś wielkie zamieszanie, to znowu próba zajęcia czy odzyskania tych terytoriów zostanie uznana za znowu nieprawomocną. No przecież zgodziliście się, oddaliście, to, to już jest nie wasze, więc o co wam chodzi? Tak czy inaczej, ta przyszłość jest nieciekawa, jeśli chodzi o Ukrainę. I tym bardziej nieciekawa wobec tych perspektyw, które mamy. No Biden, to co w tej chwili robi ta jego administracja, to jest jakiś nie wiem, jakaś próba popełniania zbiorowego samobójstwa oni chyba. W pewnym momencie powinni go może związać, czy może jednak dojść do wniosku, że, że Kamala Harris to jest jednak jakaś rozsądna alternatywa wobec tego, co, co Biden w tej chwili wyczynia, bo robi wszystko, żeby przegrać te wybory. I właśnie robi wszystko, żeby wygrał Trump. No mówię, dla tych państwa, którzy są w Stanach Zjednoczonych, być może Trump właśnie będzie tym najlepszym możliwym prezydentem i w wewnętrznej polityce będzie jakimś bożyszczem i rzeczywiście może to, co on proponuje jest super dla Amerykanów, ale jest dla reszty świata, to to jest jak Jakaś jazda bez trzymanki. No. Całkowita. Dobrze, proszę Państwa, powywnętrzałem się na temat Trumpa i Bidena i wojny na Ukrainie. Ja uważam, że. Że, że to, co jest proponowane, żebyście też Państwo nie mieli wątpliwości od początku tej wojny, twierdzę, że Ukraina nie ma najmniejszej szansy na wygranie, a w każdym razie na wygranie tej wojny według swojego scenariusza że to jest mrzonka, że tutaj do tego potrzebne byłoby jakieś gigantyczne zaangażowanie sił, środków, na co Zachód od początku tej wojny, wojny nie jest gotowy i nie był gotowy. Natomiast jeżeli zakładamy, że ma to być klęska i to klęska tak spektakularna, która będzie sprzedawana niby jako zwycięstwo, to to jest bardzo zła informacja dla bezpieczeństwa Polski po prostu. Tym bardziej, że Putin się nie zatrzyma na Ukrainie i od razu mówię, że to nie musi chodzić o e, koniecznie jakieś zajmowanie terytorium, tak, wystarczy, że zagrozi, że zagrozi właśnie wojną, że zagrozi, e, zagrozi militarnie, zagrozi ostrzałem i przypomni Ukrainę, powie, proszę bardzo, przed chwileczką wygrałem z całym NATO wojnę, prawda, Stany Zjednoczone skapitulowały, droga Polsko, droga Rumunii, droga Mołdawio, e, wracamy do rozmów, tak, o Pri-Bałtyce nie mówimy, no bo wtedy już wiadomo, że, że państwa bałtyckie są całkowicie niedobro. Tak. Zresztą w ogóle spróbuję sobie wyobrazić taką sytuację. No dobrze, a jak będzie taka sytuacja, na przykład, że Rosja. Formalnie zażąda tego słynnego korytarza suwalskiego, prawda? Powiesz, to jest tutaj, jest takie terytorium, no my chcemy mieć tutaj, nie wiem, autostradę. O, właśnie, korytarz eksterytorialny, prawda? Druga wojna światowa, pamiętamy jak się zaczęła, w związku z tym eksterytorialny korytarz między Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim. I potem zwrócą się do Trumpa. No to zgadnijmy, co Trump zrobi. No Trump rozwiąże ten problem, po prostu powie Polsce, żebyśmy oddali i tyle. A przecież nie będzie sprzyjał wojny, prawda? Jakieś tam e, krza, krzaki i jeziorka e, suwalszczyzny. Szanowni dobrze, kończymy. Temat drugi, no temat, mówię, ten pierwszy temat jest taki niefajny, nieprzyjazny i generalnie dobrze byłoby, gdybyśmy nie musieli go omawiać, no ale niestety musimy. Im bliżej będzie wyborów, tym większe prawdopodobieństwo, że te scenariusze niestety niedobre się ziszczą. Już nie mówię jakichś tam Palestynach, nie Palestynach, bo wtedy po prostu Palestyńczycy, to już nie będzie Państwa Palestyna, tak. Dobrze, mamy teraz temat drugi. Otóż kraj położony w Palestynie wycofuje się z Gazy. Otóż, najbardziej humanistyczna armia a jeżeli państwo się pytacie, się niektórzy i nikt im nie tłumaczy, więc proszę powiedzieć, że to jest tak, że dzięki temu omijaniu tematu w odpowiedni sposób i słów, proszę zwrócić uwagę, że chyba mi jako jedynemu nie tną zasięgów. W związku z tym, wracając do, do znanych nam już sformułowań, najbardziej humanistyczna armia świata wycofuje wojska z południowej gazy, uwaga nie osiągając głównych celów. To jest w tej chwili podstawa dyskusji w tamtym kraju. To znaczy tak, Benjamin Netanyahu <głasza> ogłasza, że oto wielkie zwycięstwo, natomiast tego wielkiego zwycięstwa nie ma. Nie udało się uwolnić zakładników, nie udało się rozbić Hamasu, nie udało się zająć całej strefy gazy. Nie udało się zabić Yahi Sinwara, prawda, czyli tego szefa, szefa politycznego Hamasu, ani Mohameda Daifa, prawda, czyli szefa brygad Kassam. Oni sobie żyją i mają się w dobrym zdrowiu, prawdopodobnie. Znaczy, prawie na pewno żyją i prawdopodobnie w dobrym zdrowiu. Na pewno nie zostali zabici, złapani czy coś takiego. Co więcej, w tej chwili jest tak, że te resztki tam bodajże 98. dywizji zostaną wycofane z Han Yunis, w ogóle ze strefy i w tej chwili pozostaje tak naprawdę jedna brygada tylko na terytorium strefy. Właśnie Netanyahu twierdzi z jednej strony, że to ze względu na wielkie zwycięstwo, z drugiej strony, no, jak gdzie to wielkie zwycięstwo, jeżeli jeszcze tydzień temu mówił, że przecież zostało jeszcze kilka brygad, co najmniej e, Hamasu, które tam sobie hasają po tej, e, po tej strefie. Co więcej, no, jeszcze przed chwilą była przecież wielka bitwa w okolicach, na północy, w okolicach szpitala Shifa, gdzie okazuje się, że tam tego Hamasu wypełzło z kanałów całkiem sporo. A w związku z tym nie wiadomo, co się dzieje. No, teraz jeszcze czterech żołnierzy zginęło przed chwilą, w, czyli w sobotę. No ale właśnie wojska się, najbardziej humanistycznej armii świata wycofują się i generalnie w rzeczywistości w południowej strefie gazy jest jeden zespół bojowy brygady tak naprawdę w korytarzu oddzielającym północną gazę od południowej. Kilka innych stacjonuje poza gazą i są w stanie wkroczyć w, ra... w miarę potrzeby, ale w samej gazie tak naprawdę nie ma prawie już wojsk najbardziej humanistycznych. Netanyahu mówi właśnie o całkowitym zwycięstwie. E, właśnie podkreślają, otóż tutaj jest w propagandzie, tamto krajowej, opisywane jest to, że. E, że właśnie kampania w Han-Yunis doprowadziła do zniszczenia znacznej części brygad terytorialnych, już się nie mówi o liczbach, tylko znacznej części, zabicie kilka tysięcy członków Hamasu, uderzenie w stanowiska dowodzenia. Co więcej, armia twierdzi, że zabiła 12 tysięcy terrorystów. Wszyscy specjaliści, również specjaliści w tamtym kraju wskazują, że jest to po prostu próba uzasadnienia liczby ofiar cywilnych, czyli te dzieci i te kobiety, które zostały zabite, to to są właśnie członkowie Hamasu. Natomiast sam Hamas przyznaje się do kilku tysięcy, to znaczy maksymalna liczba, która do tej pory padła, to jest około 6 tysięcy żołnierzy. Przypomnijmy, że przed wojną tamten kraj twierdził, że Hamas dysponuje siłami 2,5 do 5 tysięcy. Więc jeżeli zabito 6 tysięcy, no to już jest więcej o tysiąc niż miało być, a jeżeli 12 tysięcy, to niektórych po trzy razy, prawda? Takie tacy są ci Hamasowcy żywotni. No oczywiście, tak jak mówię, to jest właśnie próba, dlaczego? Ponieważ w propagandzie tamto krajowej pokazuje się, że tak naprawdę stosunek liczby zabitych cywilów do wojskowych to jest 1 do 1 prawie, w związku z tym tutaj nie można mówić o żadnym ludobójstwie i tak dalej no niestety cały świat włącznie ze Stanami Zjednoczonymi wierzy w dane te, które są podawane przez szpitale i przez ministerstwo zdrowia w Gazie, tym razem tym bardziej, że na początku wojny kilka razy policzono, znaczy porównano deklaracje krótko mówiąc ze zdjęciami zwłok. Które były robione, i po prostu okazało się, że są bardzo dokładne te informacje z gazy, i od tamtej pory wszyscy, i ONZ, i, i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska, i wszyscy inni bazują na danych z gazy, natomiast nikt o zdrowych zmysłach nie bierze na poważnie komunikatów najbardziej humanistycznej armii świata. Jak Państwo zresztą wiecie, to już, przepraszam, tylko dygresja, bo to już jest opisywane, było zresztą u mnie na Twitterze. Jak Państwo wiecie, ci wolontariusze, znaczy nie wolontariusze, przepraszam, pracownicy organizacji humanitarnej są sami sobie winni. No, mogli odebrać telefon, a i to logo tak z dziurą w dachu, prawda, nie widać było go. W związku z tym, co więcej, miał być jakiś jeden uzbrojony człowiek, teraz już trzy samochody były tych uzbrojonych ludzi, które wjechały, a wyjechały inne samochody, jak u Chudiniego, więc co po raz kolejny pokazuje, że te własne wewnętrzne śledztwa IDF-u, których celem jest wyłącznie odsunięcie odpowiedzialności od, od tej najbardziej humanistycznej armii świata, są nic nie warte i niestety trzeba tylko i wyłącznie śledztwo międzynarodowe. Które na przykład prześledziłoby, przesłuchałoby tych ludzi, którzy brali w tym udział. Zapisów z przesłuchań Państwo nie zobaczycie, albo na przykład zobaczyłoby wideo z tych dronów, które też nie jest upubliczniane, prawda, tylko, albo zapisy tych rozkazów, które były wtedy wydawane. To wszystko jest oczywiście nieudostępniane nikomu, tylko mamy konkluzję, prawda, najbardziej humanistycznej armii świata. No, jest humanistyczna, potrafi takie opowieści pisać, że Tolkien to tu się tutaj chowa. Więc mamy ciąg dalszy, więc rzeczywiście prasa tamto krajowa pisze, że Shin Bet i humaniści zbrojni rzeczywiście znaleźli tunele, w których właśnie Sinwar był, że znaleziono właśnie sprzęt Sinwara, tak samo właśnie stanowiska dowodzenia gdzieś tam w tych tunelach. No ale jest generalnie tak, że... Jedyną osobą, którą jedyną osobą, którą zabito na pewno w gazie, to jest Marwanisa. To jest jeden z członków. To jest jeden z członków bezpieczeństwa Hamasu, ale no, to jest jedyny, który tak naprawdę naruszył protokoły bezpieczeństwa i gdzieś tam się pojawił. No, jak się pojawił, to go trafiono. Tak, natomiast cała reszta kierownictwa również tego wojskowego Hamasu nadal ma się dobrze, znaczy ja nie mówię o politycznym, bo polityczne się ba bardzo dobrze w Katarze jest piękna pogoda, słońce, baseny, prawda, ciepłe i tak dalej. Natomiast ci, którzy siedzą w Gazie, ci, którzy wylosowali krótsze zapałki, no tak samo żyją jak na razie. No więc mamy w tej chwili, mamy to wycofanie wojsk z gazy. Ja Państwu powiem, jakie są również teorie, które się pojawiły, informacje, które się pojawiły, ale uwaga, te informacje należy traktować z dużym dużą, dużą dozą jakby no, nieufności, bo to są informacje, które się pojawiły z Libanu, ze źródeł tym razem Hezbollahu. Że rzekomo te wojska, i zresztą trochę było też ze źródeł właśnie tamto krajowych, że te wojska, które są wycofywane z gazy, one są wycofywane nie dlatego, że to nagle wygrano tę wojnę, bo jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu jeden z tych byłych generałów powiedział, że to jest jedna z największych ściem w historii konfliktów zbrojnych tego kraju, że tam właśnie wycofuje się wojska dlatego, bo jest ich za mało, że po prostu, żeby ograniczyć również liczbę ofiar wśród żołnierzy. Że tam jest potrzebne są do wprowadzenia dużo większe siły, których tam ten kraj nie ma. A gdyby nawet, znaczy, żeby to zrobić, żeby wygrać w gazie, musiałby ściągnąć wojska z północy albo z zachodniego brzegu. Jak zabierze z zachodniego brzegu, no to tam mamy intifadę. Jak zabierze z północy, to Hezbollah bardzo chętnie wsiądzie sobie na motorynki i sprawdzi, czy uda się 7 października powtórzyć na północy. W związku z tym, jakby dlatego, właśnie taka ta awantura o rezerwistów jest tak wielka i awantura o to, że, że Heredi, prawda, czyli ult, ultraortodoksi nie idą do armii, no bo chodzi o to, że po prostu jest to kraj, który ma ograniczone zdolności rekrutacyjne. Jak się okazuje, wojna na trzech frontach, tak ładnie wyglądająca na papierze i na paradach, i na ćwiczeniach, nie jest tak prosta do jak się wydaje. Ale jest również druga teza, mówiąca o tym, że te wojska są przerzucane na północ, że te wojska są przesuwane w kierunku, a w każdym razie do centrum kraju, a te z centrum kraju są przesuwane na północ, żeby już być precyzyjnym, że rzekomo zwiększa się bardzo mocno obsada na wzgórzach Golan, czyli od strony syryjskiej i oczywiście również od strony libańskiej, ponieważ jednym ze scenariuszy jak rozumiem coraz mocniej rozpatrywanych, no bo inaczej, po co by te wojska przemieszczali? Są zdjęcia, prawda z przemieszczania tych wojsk? Mówię, na ile prawdziwe, też nie wiadomo, właśnie na Północ, ponieważ jednym ze scenariuszy jest również jakiś, jakieś targnięcie infiltracyjne, a może jakieś poważniejsze lądowe ze strony północy, właśnie w ramach tej potencjalnie, potencjalnej kampanii odwetu irańskiego. Mówię, na ile to jest prawdziwe, nie wiadomo, ale jest faktem, że Izrael nagle wycofuje, że tamten kraj, no wiecie Państwo, znowu się nie udało, no ale już pracuje nad sobą, w Islandia wycofuje wojska z gazy i przemieszcza je do centrum kraju, wiadomo, że te wojska z centrum kraju przemieszczają się na północ i to, to jest wysoce prawdopodobne, że tak rzeczywiście jest, natomiast... Z drugiej strony mamy inną informację, że właśnie szef Sztabu Najbardziej Humanistycznej Armii Świata twierdzi, że to wycofanie jest tylko i wyłącznie przegrupowane, przegrupowaniem przed decydującym atakiem na Rafach. Ponieważ oprócz całkowitego zwycięstwa Netanyahu wielokrotnie obiecywał właśnie inwazję na rafach, i rzeczywiście, jak twierdzą jak twierdzą źródła tamto krajowe, poczyniono wstępne przygotowania, no ale to by oznaczało, no po pierwsze, konieczność ewakuacji około 1,5 miliona ludzi, którzy są w tej chwili stłoczeni, w mieście być może więcej. Po drugie koncentrację wojsk, na no, tamtych wojsk w tej chwili nie ma, czyli one musiałyby znowu wjechać, więc o co chodzi z tym wyjechaniem? No to już te, na, to, na to planiści i rzecznik też nie miał odpowiedzi pytany przez dziennikarzy. Przypomniano właśnie, że wycofanie się z Han Yunis ma umożliwić cywilom ponownie przedostanie się na północ, przynajmniej do tego miasta. No ale jednak wydaje się, że właśnie powstaje pytanie, na ile jeszcze państwo położone w Palestynie będzie w stanie zaatakować Rafah. Tym bardziej, że nie ma zmiany w podejściu zachodu i, i Zachód coraz bardziej sprzeciwia się, znaczy otwarciej sprzeciwia się takim planom idf -u. A przez ostatnie dwa tygodnie też prasa tamto krajowa, czyli państwa położonego w Palestynie, intensywnie właśnie mówi o intensywnych rozmowach między amerykańskimi i tamto krajowymi urzędnikami i generalnie również miał o tym rozmawiać teraz ostatnio i Afgaland. Jednak właśnie okazuje się, że. Że rozmowa była wyjątkowo nieprzyjemna. Tam brał w niej udział właśnie również Ron Dermer i dr Bezpieczeństwa Narodowego Cachi Hanekbim, e, że ona była wyjątkowo nieprzyjemna z Amerykanami. E, co więcej, Amerykanie, te właśnie te amerykańskie wątpliwości nie wynikają jedna, jedynie z obaw o populację rafach ale również ze względu właśnie na generalnie wizerunek państwa Położonego w Palestynie i to, że Amerykanie muszą go żyrować międzynarodowo, to już wiemy. Co więcej, dodatkowo jeszcze ta, ten atak, oczywiście ten atak na WCK, prawda, tak samo no, nie poprawił sytuacji tamtego kraju, jeśli chodzi o powiedzmy, notowania na zachodzie. Zresztą widzieliśmy to również w Polsce, więc wyobraźmy sobie, jakie nastroje są w tych krajach, które już od pewnego czasu myślały dokładnie tak jak część przynajmniej Polski w tej chwili. I co się dzieje dalej? No Mamy w tej chwili pośrednie rozmowy między tamtym krajem i Hamasem w sprawie umowy w sprawie zakładników. Zostały wznowione w niedzielę, zresztą po wielkich, gigantycznych demonstracjach, znowu te wstrząsnęły tamtym krajem. Gdzie po prostu domagają się wszyscy od Netanyahu, Natana, przepraszam, żeby jakby. No właśnie, to jest najtrudniejsze do, do wytłumaczenia, bo żebyście Państwo zrozumieli, to jest tak, że no, część opinii publicznej w tamtym kraju chce oczywiście uwolnienia zakładników, no, szczególnie rodziny ofiar. Znaczna część tej opinii publicznej mówi, że nie. Że trzeba poświęcić tych ludzi, żeby oni sobie tam spokojnie zginęli, jako męczennicy, więc tym bardziej będziemy mieli jakby przyzwolenie międzynarodowe dla, do, tej, do rozprawiania się z Hamasem, bo będziemy zwalali to, że to Hamas odpowiada. Co prawda, to nasi żołnierze im zrzucili bomby na głowy, no ale wiadomo, że to Hamas. A w związku z tym, żeby nie zatrzymywać tej ofensywy, nie godzić się na jakieś wycofania, tylko po prostu bombardować dalej, no powiedzieć trudno, prawda, ofiary wojny, straciliśmy 600 żołnierzy, to jeszcze 100 cywilów, dopisujemy do tego tysiąca, który zginął w pierwszym dniu... Tej, tej wojny, no i tyle, tak, i prawda, przechodzimy do tego, do punktu, do, jak gdyby do punktu następnego, którym jest zaoranie gazy, prawda, w, w wybicie tych palestyńczyków i jedziemy dalej, więc, ale to jest, to, to nie jest tylko pogląd rządu, to jest pogląd naprawdę znacznej części społeczeństwa, no może nie większości z tego wynika z badań, ale tej, która popiera rząd, Rząd Natana, szczególnie tej prawicowej, prawda, tej związanej z Ben Gwirem, z Motrichem i tak dalej. W związku z tym, no, te demonstracje są przeciwko temu. Więc to nie jest tak, że tam jest, że to też jest sprawa jednoznaczna. No, ale tak czy inaczej, pod wpływem tych negocjacji, pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych również, no, zdecydowano się na to, żeby żeby doszło znowu do rozmów. Ja jestem sceptyczny w stosunku do tego, bo Natan powiedział wyraźnie, że on się nie zgadza na te główne punkty Hamasu, więc w zasadzie tym bardziej, że jego ci ministrowie, prawda, czyli Gwir i Smotrich już mówili, że jeżeli się podpisze pod takim porozumieniem, jak w tej chwili czy proponuje Hamas, czyli wycofania wojsk ze strefy i, i, i dopiero wtedy i uwolnienie jakiejś tam niezwykłej ilości tych więźniów palestyńskich, to oni wyjdą z rządu, w związku z tym i tak nie będzie tego rządu, prawda, i tak nie będzie, nie, nie będzie Yahu więc no właśnie, więc i więc, więc, więc jakby dlaczego miałby się na ten na to zgodzić? Nie wiem, w tej chwili jest w każdym razie tak, że, że e, teraz, e, jeśli chodzi o te ostatnie, powiedzmy, ostatni wariant tego porozumienia, to jest tak, Hamas chce, żeby to było dwu, to, dwuetapowe porozumienie i żeby w ramach jego rozwiązano trzy kwestie. W pierwszym etapie uwolnionych miałoby zostać 40 zakładników, czyli kobiet, osób starszych i rannych. Następnie chcą zawieszenia broni i całkowitego wycofania się humanistycznej armii ze strefy gazy, chociaż dopiero Stany Zjednoczone i armia humanistyczna chcą to zrobić dopiero w drugim etapie porozumienia. I generalnie, jakby likwidacja tego korytarza przecinającego gazy, jak Państwo wiecie, humaniści teraz, burząc po prostu całe kwartały, podzielili tą gazę na dwie części. Tak, i tam na środku jest taki. Taka taki płaski, płaski teren, no po prostu, który jest przecina, przecina w tej chwili na połówkę, tak żeby ludzie się nie mogli z północy na południe i z, z północy pół północ na południe, z południa na północ przemiesz przemieszczać. Tak to jest kontrolowane w tej chwili właśnie przez, te, przez tą resztkę tych wojsk humanistów. No ale to jest, to jest z drugiej strony zarówno Galant, jak i szef sztabu Hels Halevi, no, są przeciwni temu. Generalnie twierdzą, że jeżeli się wycofają wojska z tego miejsca, to z południowej gazy na północ przemieści się również Hamas, czyli ten korytarz ma pozostać. no Ale Hamas się znowu upiera przy tej kwestii. Już drugorzędną kwestią jest jeszcze sprawa liczby za tego przelicznika, ilu zakładników, na ilu, na ilu więźniów, bo to już było wielokrotnie negocjowane. No i to jest w zasadzie w zasadzie to jest wszystko. Ja nie widzę tej przestrzeni, jak gdyby do rozmów, bo to są znowu całkowicie kontradyktoryjne stanowiska, więc nie, nie do końca rozumiem, na jakiej podstawie przedstawia się jakąś, jakieś elementy optymistyczne. Znaczy, być może to jest specjalnie mówione, proszę bardzo, jesteśmy bliscy porozumienia, tylko po to, żeby powiedzieć, ale te dranie z drugiej strony się nie zgadzają. No dobrze, proszę Państwa, więc kończymy już ten drugi temat. Temat również trudny, smutny i niespecjalnie mający jakieś, jakieś. nie mówiący o jakimkolwiek wyjściu. Jedna jedyna rzecz, którą warto z tego zapamiętać, to taka, że Armia Humanistyczna wycofała się. I istnieje również taka teza, że wycofała się, ponieważ nie, dla, nie, nie ze względu na te rozmowy, tylko ze względu na to, że potrzebuje po prostu wojsk gdzie indziej, że perspektywa wojny z Iranem i ewentualnie jakichś wtargnięć od północy czy od północnego wschodu jest realna i dlatego właśnie to się wydarzyło. Co, jest również teza rozpowszechniana przez humanistów, że oto dlatego, żeby zrobić taki rozbieg przed tą ofensywą w Rafach, no i tak naprawdę czekamy. No to jest, jest faktem, że e, oczywiście Hamas twierdzi, że uciekają z gazy, bo są, e, bo e, przegrywają kolejne gdzieś bitwy i że tracą coraz więcej żołnierzy. No to niestety jest spójne z niektórymi informacjami, które pojawiają się w publicystyce w tamtym kraju, że po prostu te siły są niewystarczające do tej walki partyzanckiej i co prawda cały czas ten stosunek jest mniej więcej 1 do 10, czyli jeden żołnierz humanistów versus 10 Hamasowców, ale hamasowcy się tym specjalnie nie przejmują. Natomiast znowu hamasowcy twierdzą, że te liczby podawane przez, przez Rzymian są zaniżone, bo nie podaje się wśród ofiar wszystkich tych ochotników i najemników, którzy w liczbie kilkunastu tysięcy tam podobno też walczą, czy też walczyli w gazie, że ich w ogóle się nie uwzględnia w jakichkolwiek statystykach bojowych. Czy tak jest? Nie wiadomo, tak? Ja dlatego w ogóle nie podaję tych danych Hamasu, bo to jest kwestia nierozstrzygnięta. No dobrze, proszę Państwa, to mamy w takim razie punkt trzeci, krótki. Rozmowy w Kairze to jest, no podaję Państwu, że się Państwo też wiedzieli, co tam się tak naprawdę dzieje, czy jakie są oficjalne informacje, bo to się dzieje, to zupełnie inna sprawa. No otóż, według danych arabskich, nie danych z tych krajów zaangażowanych. To jest z egipskiego kanału telewizyjnego Al-Kahira, który się powołuje na ważne źródło egipskie. Rozmowy postępują, wszystkie strony godzą się do, co do pod, podstawowych punktów. Ja mówię, z drugiej strony ze źródeł tamto krajowych jest, że się nie godzą. Przypomina się, że, że również państwo położone w Palestynie rzekomo właśnie w tych rozmowach wyroziło ostrożny optymizm co do ostatniej rundy negocjacji mediacyjnych. Przypomina się, że zarówno tamten kraj, jak i Hamas wysłały swoje zespoły do Egiptu w niedzielę po przybyciu w sobotę właśnie dyrektora CIA Williama Burnsa, który zamiast się zajmować CIA-owaniem, to siedzi jako negocjator na rozmowach. To też pokazuje słabość chyba Departamentu Stanu, którego udział był właśnie następstwem nacisków Stanów Zjednoczonych na porozumienie. W poniedziałek Hamas nie udzielił natychmiastowego komentarza, właśnie do tych egipskich stacji. Natomiast w Jerozolimie minister spraw zagranicznych tamtego kraju, Izrael Katz, to jest uwaga imię, a nie nazwa kraju. Określił rozmowy w Kahirze jako najbliższe porozumienia strony od listopadowego rozejmu, na mocy którego Hamas uwolnił dziesiątki zakładników. Katz powiedział, osiągnęliśmy krytyczny punkt w negocjacjach, jeśli wszystko się powiedzie, duża liczba zakładników wróci do domu. No według właśnie tej Al-Kahiry delegacje Hamasu i Kataru opuściły już Kair i w ciągu dwóch dni powrócą, żeby uzgodnić warunki ostateczne porozumienia. Natomiast delegacja konsultacje kraju położonego w Palestynie i Stany Zjednoczone wyjadą w ciągu kilku godzin i później konsultacje za 48 godzin zostaną e, wznowione. No generalnie Hamas chce zawrzeć jakiekolwiek porozumienie prowadzące do zakończenia wojny, całkowitego wycofania się wszystkich sił humanistycznych i powrotu wysiedlonych mieszkańców Gazy. Natomiast e, kraj położony w pomiędzy Synajem a rzeką Litanii, wykluczył dwa pierwsze żądania, twierdząc, że ostatecznie obali, prawda, czy też zniszczy Hamas. Zresztą, Yahunatan powiedział w niedzielę, że pomimo rosnącej presji międzynarodowej, jego kraj nie ustąpi skrajnym żądaniom Hamasu. Jednak z drugiej strony urzędnicy z kraju położonego w Palestynie zasygnalizowali chęć zezwolenia niektórym Palestyńczykom wysiedlonym z północnej Gazy na powrót do północnej Gazy. Mówiąc, że jest, że jest większym niż wcześniej optymistą, co do przełomu, że jest, co, co do właśnie przełomu dyplomatycznego, Katz powiedział jednocześnie, że jego kraj jest gotowy kontynuować wojnę. No, a z drugiej strony mamy dziesiątki tysięcy. Demonstrantów już prawie codziennie starcia z policją jakieś tam próby taranowania także tam ta sytuacja wewnętrzna w kraju położonym na zachód od rzeki Jordan. Staje się po prostu coraz trudniejsza dla rządu i być może to skłania, przynajmniej do tych właśnie takich ruchów pozornych, tak? Czyli no, domagacie się, drodzy, demonstranci, żebyśmy negocjowali, no to proszę bardzo, negocjujemy, a potem i tak powiemy, że hamas się nie zgodził na coś, prawda i tyle. No dobrze Państwa, to jest więc tutaj kończymy. To są informacje najświeższe z Kairu, więc jak Państwo słyszeliście, Twierdzą, że jest postęp, wróciły delegacje do siebie, jedne i drugie, za 48 godzin będzie kontynuowani albo zatwierdzenie tego dealu, albo wracamy jak gdyby do punktu wyjścia. Proszę Państwa, kolejna informacja, kolejny temat, temat czwarty, bo już, żeby nie przedłużyć straszliwie znowu tego, tego odcinka, Meksyk zrywa z Ekwadorem. Otóż Meksyk wycofuje dyplomatów ze swojej ambasady w Ekwadorze po nalocie przez siły, właśnie wtargnięciu do ambasady sił ekwadorskich, które aresztowały byłego wiceprezydenta Jorge Glasa i Meksyk zerwał stosunki dyplomatyczne właśnie z Ekw Ekwadorem. To jest bezprecedensowy szturm sił bezpieczeństwa na budynek, tak poinformowała minister spraw zagranicznych Meksyku Alicia Barsena. To jest stosunki dyplomatyczne zostały zerwane już w piątek. Wiceprezydent Ekwadoru Jorge Glas otrzymał azyl dyplomatyczny w ambasadzie Meksyku. Tutaj prezydent Meksyku Andres Manuel López Obrador nazwał aresztowanie aktem autorytarnym, pogwałceniem prawa międzynarodowego i suwerenności Meksyku. Polecił także zawieszenie stosunków dyplomatycznych z Ekwadorem. Niedługo później w sobotę spraw Zagranicznych Meksyku ogłosił natychmiastowe zerwanie stosunków z Ekwadorem. Nasi pracownicy dyplomatycznie ustawiają wszystko w Ekwadorze i wracają do domu z podniesionymi głowami po ataku na naszą ambasadę. Dyplomaci wraz z rodzinami udali się na lotnisko w Quito w towarzystwie właśnie ambasadorów Niemiec, Panaby, Kuby i Hondurasu, a także przewodniczącego Izby Ekwador-Meksyk i mają podróżować komercyjnym samolotem do Meksyku. Glas, ten, który został aresztowany, to 54-letni lewicowy polityk, dwukrotnie skazany za korupcję. Ukrywał się w ambasadzie Meksyku w Quito od czasu, gdy w grudniu starał się o azyl polityczny po wydaniu przeciwko niemu nakazu aresztowania. Na Meksyk przyznał Glasowi azyl wcześniej. Prawda, przed tym nalotem. No, generalnie to jest tak, że to wtargnięcie tutaj w oświadcze prezydencji Ekwadoru oskarżyła Meksyk o nadużycie immunitetów i przywilejów przyznanych misji dyplomatycznej, w której przybywał były wiceprezydent oraz udzielenie azylu dyplomatycznego niezgodnie z konwencjonalnymi ramami prawnymi. No, generalnie Meksyk zapowiedział, że złoży skargę przeciwko Ekwadorowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Od razu mówię, że wygra w cuglach, bo to jest po prostu pełne pogwałcenie prawa międzynarodowego przez Ekwador. Również Meksyk potępił przemoc fizyczną wobec szefa misji Roberto Cancesco, który został powalony na ziemię przez funkcjonariuszy, gdy próbował zapobiec inwazji. Jak to jest możliwe, tak nie może być, to jest szalone, wstrząśnięty Kanesko powiedział lokalnej telewizji po nalocie. W sobotę Ambasada Meksyku była toczona przez policję, flaga kraju została zdjęta. Jeśli chodzi o międzynarodowe reakcje na to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego, to tutaj Sonia Vera, prawniczka Glasa, powiedziała, że jej zespół zwraca się o pomoc do Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka, a także o pomoc do Rady Bezpieczeństwa NZ do Rady Bezpieczeństwa NZ. Sekretarz Generalny ONZ, już Guterres, już wyraził zaniepokojenie tym nalotem, podczas gdy Hiszpania i Unia Europejska wydały ostre oświadczenia, potępiając jako naruszenie konwencji wiedeńskiej. Konwencja, przypominamy, konwencja wiedeńska z 1961 roku, to jest traktat, który reguluje stosunki międzynarodowe, stanowi, że żaden kraj nie może naruszyć e, terytorium ambasady na swoim terytorium. Unia Europejska powiedziała w swoim oświadczeniu, ochrona integralności misji dyplomatycznych i ich personelu jest niezbędna do zachowania stabilności porządku międzynarodowego oraz promowania współpracy i zaufania międzynarodami. Generalnie państwa Ameryki Łacińskiej prawie wszystkie stanęły wokół Meksyku, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kuba, Peru, Urugwa i Wenezuela ostro potępiły Ekwador w ciągu kilku właśnie godzin od zajęcia ambasady. Nikaragua również dołączyła do Meksyku, zrywając stosunki dyplomatyczne z Ekwadorem. Stany Zjednoczone również potępiły naruszenie konwencji wiedeńskiej i zachęciły oba kraje do rozwiązania sporów zgodnie z normami międzynarodowymi. No, Daniel Noboa został prezydentem Ekwadoru w zeszłym roku. W styczniu ogłosił, że kraj znajduje się w wewnętrznym konflikcie zbrojnym przeciwko gangom handlu narkotykami. No, generalnie wskazuje się, że to wysłanie to jest bardzo poważny ruch prawda? to jest. Pójście na zwarcie tak naprawdę z całym światem, jeśli chodzi o zerwanie konwencji, prawda, z, o stosunkach dyplomatycznych, to, jest, to pokazuje, że ten Noboa rzeczywiście będzie zamienił, jak gdyby, tą e, wojnę z kartelami narkotykowymi, tak naprawdę, w zwyczajną dyktaturę. E, I tutaj wskazuje się też, że. Aha, właśnie przypomina się też, że jeżeli chodzi o tego Glasa zatrzymanego, to jeżeli on zostanie teraz wtrącony do więzienia, to, to prawniczka jego właśnie powiedziała, że Ekwadorze pójście do więzienia to praktycznie wyrok śmierci. Uważamy, że międzynarodową osobą polityczną i prawną odpowiedzialną za życie Glasa jest w tej chwili prezydent Ekwadoru Daniel Noboazin. No, generalnie przypomina się właśnie, że wszystkie kraje tak samo. Na, Stanęły po stronie, po stronie Meksyku. Jeszcze prezydent Meksyku, właśnie powiedział, że, że wtargnięcie i aresztowanie jest aktem autorytarnym, no, naruszenie prawa międzynarodowego i suwerenności, i suwerenności Meksyku. Czy jeszcze coś? To nie. To tylko tyle, proszę Państwa. W związku z tym na razie nie ma, nie ma żadnych nowych informacji. Zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Meksyk i Nicaraguę z Ekwadorem, potępienie przez wszystkie pra kraje Ameryki Łacińskiej, Unię Europejską i Stany Zjednoczone, wtargnięcie do ambasady, naruszenie immunitetu dyplomatycznego misji jeden z naj, najcięższych, jakby deliktów międzynarodowych dostępnych na rynku, tak, to jest jedne z najstarszych norm właśnie międzynarodowych, nienaruszalność immunitetu ambasadora placówki i również domu ambasadora, prawda, to są, to jest coś, co w zasadzie czasami się zdarzało, ale wśród narodów bardzo mocno niecywilizowanych było respektowane również immunitety dyplomatyczne, nawet przez, w czasie II wojny światowej, prawda, przez państwo nazistowskie, więc i you Tutaj każdy tego, typu, każdy tego typu działanie jest jakimś ewenementem, i zresztą widać, że cały świat to jednoznacznie potępia. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat z tym razem przenosimy się na chwilę do Iranu. O tym, o ataku Iranu potencjalnym na państwo położone w Palestynie. Na razie nie rozmawiamy, bo wszystko to jest tylko na razie w kategorii obaw państwa położonego w Palestynie oraz gruźb ze strony Iranu. Także to teżśmy te już sobie omówili, tak do. do do, do końca. Natomiast mamy ważna rzecz. Otóż Iran twierdzi, że rozbito komórkę państwa islamskiego, która planowała atak samobójczy w Idal Fitr. Idal Fitr, prawda, święto na koniec ramadanu. Będziemy sobie jeszcze o nim opowiadali. Iran twierdzi, właśnie, że, że tutaj w Mahdaszt. W prowincji Albors, około 60 km na zachód od stolicy Teheranu. Notabene, przez przypadek doszło do aresztowania wysokiej rangi członka państwa islamskiego Mohameda Ramesza Zakera oraz jeszcze dwóch członków państwa islamskiego. To w sumie, po tym aresztowaniu, aresztowano kolejną grupę w sumie 8 osób, które planowały zamach samobójczy. Podczas właśnie I'd Al-Fit, czyli na koniec Ramadanu. Przypomniano od razu, że, że, że analogiczna grupa. Dokonała przecież w Kerman ataków, właśnie również samobójczych, na okolice grobu Kasema Soleimaniego. Zabito wtedy 100 osób, ponad 200 zostało rannych. Przypomina się również właśnie o tym, że, że państwo islamskie w Horasanie, które ostatnio wyrasta jak gdyby na najbardziej aktywną prowincję państwa islamskiego, dokonało też zamachu w Moskwie. Iran przypomina też, że aresztował w związku z atakami. Poprzednimi 35 osób, w tym jednego z wysokiej rangi dowódców właśnie państwa islamskiego Wilayatu Khorasan. Przypomniano również, że grupa stała za wcześniejszymi atakami na główną świątynię szyicką w mieście Shiraz w południowym Iranie. Zresztą później po procesie Iran dokonał publicznej egzekucji dwóch napastników, którzy przeżyli. Dodajmy, do takich ataków doszło również w 2017 roku na irański parlament i na grupa Jatollaha Khomeiniego. Grupa generalnie atakuje z dosyć dużym upodobaniem szyitów, to też trzeba pamiętać, ale nie jest jedyną grupą, która atakuje Iran, nie, jedną grupą, nie jedyną grupą dżihadu sunnicką. Przypomniano też, że w czwartek doszło do wielkiego ataku sunnickiej Jashil Adl na dwie bazy Korpusu Strażników Rewolucji w Chabahar w Sistanie, Beludżystanie. Przypomniano również, że no właśnie, że w zadziwiający sposób wszystkie te ataki to irańskie źródła oczywiście łączą to wszystko z atakiem kraju położonego w Palestynie na konsulat irański w Damaszku, tak? wskazując właśnie, że jest to nieprzypadkowe. Trzeba pamiętać też, że istnieje cały czas teoria spiskowa, od razu powiedzmy, nie ma na nią żadnych dowodów. Która wskazuje na to, że generalnie Państwo Islamskie jest wytworem państwa położonego w Palestynie. To jednym z dowodów natomiast ma być fakt, że Państwo Islamskie jest pośród naprawdę wszystkich możliwych krajów, które miało do zaatakowania, nie zaatakowało państwa położonego w Palestynie. Tak, więc to jest taka podstawa tej teorii, natomiast jak ja mówię, dowodów jakich, jakichkolwiek do tej pory nie udało się znaleźć. Dobrze Państwo, mamy temat kolejny, również związany z Państwem Islamskim. Otóż Turcja również rozbija komórkę Państwa Islamskiego 48 osób, które są związane z Państwem Islamskim oraz są związane z tą samą siatką, która dokonała zamachu na kościół w Stambule. To jest tak, że turecka policja teraz aresztowała 14 osób z grupy, która planowała atak przed wyborami lokalnymi w północno-zachodniej prowincji Sakaria. A następnie, teraz 48 osób, które zostały, które właśnie były powiązane z państwem islamskim, z tym atakiem w Stambule w styczniu. To poinformował Minister Spraw Wewnętrznych w sobotę. Powiedział, w nalotach na organizację terrorystyczną Daesh ujęto 48 podejrzanych, zwłaszcza tych po po powiązanych ze sprawcami ataku na Kościół Santa Maria w Stambule, który miał miejsce 28 stycznia, w którym zginęła jedna osoba, oraz osób mających kontakt ze strefami konfliktu. E, operacja, czyli, proszę raczej, czyli w sumie 48 plus e, 12, tak? Czyli 60 osób. Tylko w tak krótkim okresie czasu, a to nie były jedyne aresztowania państwa islamskiego. To pokazuje zresztą też, że jest to organizacja, która naprawdę jest liczna. No i w Turcji ma no, duże zaplecze. No, jakby nie było, to z tego, że jest zwalczana, ale tam rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo dużo. Operacja o kryptonimie Bozdoğan 21 zostały przeprowadzona przez Wydziały Policji w Stambule i Ankarze we współpracy z Dyrekcją Generalną Departamentu Wydziału Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu. Podczas operacji zespół antyterrorystyczny w Stambule zatrzymał 30 osób, a w Ankarze aresztowano kolejnych 18 przypomniano właśnie, że do napaści zbrojnej, która miała miejsce 28 stycznia podczas niedzielnej mszy świętej na kościół Santa Maria w dzielnicy Sejer w Stambule przyznało się państwo islamskie. W wyniku ataku zginął 52-letni Tuncensi Han. Od tego czasu Turcja zintensyfikowała operacje przeciwko grupie. To jest, przypomina się, że państwo islamskie, aktywne akurat w Turcji, to jest właśnie najbardziej aktywne, jest to państwo islamskie prowincji Chorasan, prawda, czyli ISKP, które poszukuje również nowych metod działania, jak się wskazuje, oraz rekrutuje coraz więcej członków zagranicznych, po tym jak właśnie te ciągłe operacje antyterrorystyczne stały się wyzwaniem dla grupy. Narodowa Organizacja Wywiadowcza czyli MIT udaremniła wysiłki grupy mając na celu rekrutację, uzyskanie funduszy i wsparcie logistyczne. Turc że również mit, przypomina w swoim oświadczeniu, że państwo islamskie stanowi obecnie drugie co do wielkości zagrożenie terrorystyczne dla Turcji, która ma również u siebie liczne inne grupy terrorystyczne, w tym możemy dodać złośliwie trochę tym, niektóre sama finansuje, ale one nie atakują w Turcji, tylko, tylko, ataku, tylko walczą w Syrii. Natomiast przypomniano też, że w grudniu ubiegłego roku siły bezpieczeństwa tureckie również zatrzymały 32 członków, The cat sat on the państwa islamskiego, które, propo, które właśnie tamta grupa planowała ataki na kościoły, synagogi oraz na ambasadę Iraku. Przypomniono, że państwo islamskie nie atakowało wcześniej miejsc kultu na ziemi tureckiej. Przeprowadziło najbardziej znane ataki. No to atak w Stambule w 2017 roku, w którym zginęło 39 osób oraz atak bombowy w Ankarze w 2015, w którym zginęło 109 osób. No celem Tureckich nalotów są także kryjówki państwa islamskiego w północnym Iraku i Syrii, w pobliżu granicy z Turcją. Przypomniano, że w sumie według, według danych, uwaga teraz, to jest ciekawostka, tureckich. To oni rzadko podają takie zbiorcze, więc to warto sobie odnotować. Od 2011 roku Turcja deportowała 9000 zagranicznych bojowników terrorystycznych, głównie z Państwa Islamskiego, 102 różnych narodowości, z czego 1168 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych lub krajów członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, według biura właśnie MSW tureckiego w ciągu ostatnich 9 miesięcy turecka policja zatrzymała 656 członków państwa islamskiego w czasie operacji ogólnokrajowych i zapobiegło 19 zamachom. Generalnie to jest tak, że w tej chwili wskazuje się, że zmieniają się schematy działania państwa islamskiego, również grupy docelowe, grupy rekrutu, osób rekrutowanych, jak Państwo zauważyliście, najczęściej ostatnio Tadżycy, prawda, Tadżycy, Uzbecy, to trzeba pamiętać, że to były potężne organizacje też państwa islamskiego, ale nie w tej części świata, oni głównie funkcjonowali w Afganistanie, więc teraz jest ich coraz więcej tutaj rekrutowanych na terytorium Turcji, Również, również zmienił się modus operandi, czyli ta państwo islamskie przypomina się, że powróciło do swojej tradycji atakowania poza właśnie Bliskim Wschodem. Prawdopodobnie ze względu na to, że to był ten jedyny wyróżnik państwa islamskiego w stosunku do Al-Kaidy od bardzo, bardzo dawna, czyli ataki właśnie na, w Europie, ataki na cele poza Bliskim Wschodem, po to właśnie, żeby zwiększać swoje zdolności rekrutacyjne. Na przykład Rosja jest wyjątkowo dobrym miejscem do atakowania dla państwa islamskiego, ponieważ tym łatwiej będzie um, przeciągać na swoją stronę chociażby już zmęczonych Dżulanim, członków Hayat Tahrir al-Sham. Czy te parę tysięcy żołnierzy, których ma HTS z Kaukazu, nasz się prosi, prawda, żeby zostać przejęte przez państwo islamskie. Państwo islamskie zresztą z tego akurat zasobnika czerpiało, czerpało bardzo, bardzo obficie. Już to, szczególnie właśnie to państwo w Khorasanie może być dużo atrakcyjne niż, niż, niż Nusra po prostu w Syrii. No dobrze, państwa, Warto Państwa, warto też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, to już jest ostatni temat. Znowu przeciągnąłem odcinek poza granicę przyzwoitości. Mamy otóż informację o kolejnej porażce Hunty w Birmie, czyli w Mianmarze. Otóż trzeba, przy, trzeba przypomnieć, że reżim wojskowy, który trzy lata temu. Dokonał zamachu stanu, prawda, i przejął władzę w Birmie. Poniósł kolejną wielką porażkę. Poprzednia, przypomnijmy, była na granicy z Chinami, teraz na wschodniej granicy z Tajlandią. Otóż żołnierze od tygodni byli atakowani przez strony powstańcze etnicznych Karenów, sprzymierzonych z innymi siłami przeciwdziałającymi zamachowi stanu. Otóż setki żołnierzy strzegących ważnego przygranicznego miasta Miałady zgodziło się poddać. Trzeba powiedzieć, że większość Handlu lądowego Birmy z Tajlandią przebiega właśnie przez to miasto i w piątek Związek Narodowy Karen ogłosił, że przyjął kapitulację batalionu stacjonującego w mieście na Naung około 10 km na zachód od Miwady. Opublikowano również wideo, na którym radośni bojownicy prezentują właśnie arsenał zdobytej broni. W weekend siły Karen prowadziły negocjacje z ostatnim pozostałym batalionem Miałady, który najwyraźniej właśnie zgodził się na kapitulację. To jest bardzo poważna porażka dla hunty wojskowej, która w ostatnich miesiącach została również wypędzona z dużych obszarów wzdłuż chińskiej granicy w stanie Shan oraz w stanie Arakan w pobliżu granicy z Bangladeszem. Tysiące żołnierzy albo zginęło, albo poddało się, albo przeszło na stronę opozycji, co tak naprawdę zmusiło wojsko do narzucania ludności poboru do wojska w celu rekompensowania strat. No, generalnie zamach stanu w 2021 roku zmienił sytuację, ponieważ ten Związek Narodowy Karen, prawda, czyli KNU, ogłosił, że obalenie wybranego rządu właśnie unieważniło zawieszenie broni, które funkcjonowało od 2015 roku. Co więcej, ponieważ właśnie ten Karen, prawda, czyli KNU... Funkcjonuje bardzo blisko Rangunu, czyli największego miasta Birmy, i zapewnia najlepszą drogę do stolicy z Tajlandią, więc był zawsze ulubionym celem dysydentów uciekających przed, przed powstaniami, prawda, czy przez, właśnie przed prześladowaniami w związku z zamachem stanu. No i KNU pomogła wyszkolić wielu bardzo ochotników z miast, którzy właśnie dołączyli do nich. W, w atakach na pozycje wojskowe. KNU, również, która właśnie kontroluje teraz ten obszar, próbuje także koordynować swoje działania z innymi dużymi grupami powstańczymi, takimi jak siły obrony narodowości Kareni na północostranu Ka Karen czy Armia Niepodległości Kachin na północy kraju. No, generalnie to jest tak, że milicja stacjonująca na granicy tajskiej finansowana przez przez różnego rodzaju centra oszustw, to są te oszustwa telekomunikacyjne, z którymi tak intensywnie walczą Chińczycy. Oni wspierali huntę wojskową, a teraz zmienili front i przeszli na stronę opozycji. No i generalnie to jest tak, że wojsko, które prowadzi w tej chwili na bardzo wielu frontach wojnę domową, nie jest w stanie, czy nie było w stanie wzmocnić swojej pozycji w stanie karen i utraciło kontrolę nad głównymi drogami prowadzącymi do granicy. No, odpowiedziano na to nalotami, prawda, co znowu zwiększyło jeszcze liczbę rekrutów do armii, do armii powstańczej. Proszę Państwa i to jest tak naprawdę i to by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Państwo zainteresowały te tematy. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za wspieranie tego kanału, promowanie, podawanie dalej. Walczymy z cenzorami z algorytmu. W związku z tym im Państwo bardziej będzie ten kanał promować, tym się bardziej będzie rozwijać, bardziej będziemy właśnie mogli. Będziemy mogli również ten algorytm trochę oszukiwać, tak, żeby przestał, zaprzestał tej cezury. Przynajmniej, przynajmniej. to się na, na razie udaje, ale to jest Państwa zasługa, znaczy, gdy się Państwo tego nie robili, to po prostu to by się nie udawało. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam jeszcze o możliwości wspierania na Patronajcie. Przypominam również patronom, że muszą sprawdzać, czy są dalej patronami, bo to wygasa automatycznie i nie przypomina, w związku z tym musicie Państwo sprawdzić, czy Wam się przypadkiem patronat nie skończył. Przypominam, że wkrótce będzie dostępny kolejny odcinek specjalny, ale niestety kolejność jest taka, najpierw kończę korektę książki, potem odcinek specjalny, a nie odwrotnie, bo tak tą książkę wydam wreszcie za lat 10, prawda? A planuję już jakoś tak w miarę szybko. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, na pewno do jutra. В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.